Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną i być może już ostatnią sesję Zagrajmy w Medieval Remake na konsolę PlayStation 4. Słuchajcie, poprzednim razem mieliśmy trochę poziomów do zrobienia, trochę męczyliśmy się w poziomie kryształowej jaskinie ze smokiem, który tam zamieszkał tutejsze regiony. Mieliśmy też malutki problem z misją w poziomie, już wam mówię jakim, bo już aż nazwy zapomniałem, powiem wam szczerze. Jezioro. Tak, z jeziorem się troszeczkę męczyliśmy. Stawy pradawnych umarłych poszły nam całkiem w porządku. No i tak ogólnie to nie było chyba aż tak źle, jakby się wydawało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. No i dzisiaj zabieramy się za Azyl Gallows i pozostałe poziomy. Tak więc bez zbędnego przedłużania ruszamy z koksem. Co tu będzie na nas czekać? To jest dobre pytanie. Witaj w Azylu Gallows, luksusowym kurorcie dla schwytanych przestępców. Wśród przejażdżek znajdziesz szpikowaną palmami zjeżdżalnię, wężowatą kolejkę uwielbianą przez wszystkich stryczkową. Tego ostatniego nie zdążyłem doczytać i w ogóle swoją drogą trochę zmniejszę kamerkę. O, trochę tak delikatnie zmniejszę. Słuchajcie, na samym starcie chciałbym wam polecić serię Krugera z Medieval, ponieważ również w tym samym czasie Kruger zaczął nagrywać Medieval, tylko że nie remake, a bardziej oryginał. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda oryginał, to serdecznie zapraszam na kanał Kruger. A teraz pozwólcie, że podmienię sobie, chyba to była błyskawica. Tak, to była błyskawica. To damy sobie pod X-a. I tyle. No i ewentualnie tu pod trójkąt i lecimy z koksem. Co tu mamy? Będziemy mieli nowy wpis w księdze Gallowmer. Super, fajnie, fajnie. Nie ma żadnego posągu, który chce z nami porozmawiać. Dobra, tam widziałem fontannę, ale my się fontanną póki co nie zajmujemy. Powiedzmy, że na razie mamy inne rzeczy do roboty. Wiecie, co ja bym mógł zrobić? A weźmy, rzućmy. Mieliśmy tu udka. O właśnie, udka. Weźmy tu, rzućmy udka z kurczaka. Nie, zmarnowałem tylko łódkę, dobra. Nieważne. Szkoda. W ogóle jak widzicie, troszeczkę sobie ten, życie nadrobiłem. Pewnie się zapytacie, jak to się stało. Jak to się stało, że miałem 5 buteleczek. Otóż ja głąb myślałem, że sesja poprzednia mi się nie nagrała w całości. I wróciłem się i chciałem na nowo nagrać sesję już ze zdobytymi kielichami. A się potem okazało, że jednak miałem nie dwie części drugiej sesji, nie trzy części, tylko dwie części drugiej sesji, a przez chwilę myślałem, że tylko trzy aż nagrałem, więc no wiecie, o co chodzi. Dobra, wyleczmy się najpierw, żeby nie było. No powiedzmy, że mamy prawie 6 buteleczek, to jest jak najbardziej dobry wynik. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie ukrywam tego, że być może sesję tą, którą teraz widzicie, skończymy sobie dopiero jutro, następnego dnia, ponieważ podejrzewam, że te ostatnie poziomy spowodują u mnie delikatnego rage quita, a nawet nie delikatnego. Takie mam wrażenie, ponieważ tu już naprawdę zaczynają się trudne poziomy, jak zresztą widzicie, przeciwnicy tutaj nie dają za wygraną, mają bardzo dużo HP i to mi się bardzo nie podoba, ale z drugiej strony, gdyby przeciwnicy byli też za łatwi, to też nie miałoby to jakiegokolwiek klimatu. No ale koniec końców poziomy nie są jakieś super długie. Zresztą następny poziom też to jest... W sumie następny poziom to w przeciwieństwie do tego to będzie bułka z masłem. Ja go dobrze pamiętam, dobrze wspominam jako nie wiadomo jaki trudny to nie był poziom, więc... Tych tutaj zdechlaków warto byłoby w kurczaka zamienić, tak szczerze, ale oni nie chcą coś.
69%, dobra. Mamy tylko 3 buteleczki, to nie jest dobrze. Od razu powiem, że to nie jest dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że w następnym poziomie będę mógł sobie HP nadrobić. Wiecie co, troszeczkę sobie przybliżę mikrofon. Nagrywam to dla ciekawskich 23 października. Tak więc, no... Jestem po streamie Krugera z Crasha Basha na 200%, bardzo fajny stream swoją drogą. O, srebrna tarcza, bardzo fajnie. No i dobra, co tu mamy zrobić? A, wiem co. Wiem co trzeba zrobić. No i elegancko. Ha, 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 patrzcie jak teraz ich dojedziemy. Bardzo ładnie. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tego smoka, który tutaj jest, to jest możliwość zdobycia trofki, jak będzie się w niego młotkiem naparzać. Bo wtedy można go zabić w ten sposób, z tego co wiem. Oczywiście będzie musi na niego uważać, ponieważ on tu będzie teraz się dużo kręcił. I myślę, że nie jest to tajemnica żadna, że jeżeli on nam zjedzie HP, no to wtedy poziom od zera robimy. A mi na tym nie zależy. O, 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 tam coś jest. Runa tam jest, widziałem. Dobra, teraz spadamy stąd, już nic po nas. Nie chcę z nim walczyć. Won, idź ode mnie, paruwo. To jest najgorsze, że on tu właśnie zaraz przyłazi, nie? Nie można przed nim uciec. Nie chcę tego poziomu od zera robić, dlatego szybko speedrunem lecimy. Szybko speedrunem. Nic tu po nas, nic nie ma. Idziemy stąd. Jest, 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 kurde, szybko. Dobrze. Uciekamy, uciekamy stąd. Jest, elegancko, super. Dobrze. O Jezus Maria, ale zawsze, zawsze w tym poziomie serce zaczyna mi szybko bić. Za każdym razem to samo jest. Za każdym razem, przysięgam wam. Dobra, jesteśmy już w sali bohaterów. To tak sobie jeszcze przybliżę mikrofon. No tak myślę, że powinno być git. Nasz stan zdrowia jest okropny. Okropny pod tym względem, że no niedobrze to wygląda. I tak, wszystko się ładnie nagrywa. Musiałem sprawdzić po dwa razy, wybaczcie. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Ale lepiej być zawsze ubezpieczonym. Dobra, tu nikt nie chce z nami gadać. Ty chcesz z nami gadać. I poza tobą ktoś chce gadać ze mną. Nie, nie chcecie ze mną gadać? No co wy, kurde, no co wy, chłopaki? Daniel, mogę ci coś dać, ale nie wiem, co to takiego. Lubisz hazard? Spoko, butelka życia nam odrobiła pozostałe życie, tak więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego tytułu. Chyba tak w oryginale też było, ale nie mam tu pewności, więc nie będę zmyślał. Wydaje mi się, że tak było w oryginale też. Że jak zdobywaliśmy butelkę życia, to mieliśmy od razu... od razu nam się w całości ono regenerowało, ale tu niestety wam nie powiem, bo nie pamiętam. To Kruger by musiał być. No i dobra, z Azel Gallows możemy przelecieć sobie tutaj. Jeżeli w ogóle chodzi o wspomnienia z Azel Gallows, to jeszcze raz powiem, o ile chyba mówiłem, a nie pamiętam. Moje wspomnienia są takie, że nie mam nic do tego poziomu, aczkolwiek jest on cholernie trudny. W oryginale ten poziom powodował u mnie niejednokrotnie złość. W remake'u wydaje się on trochę prostszy. A teraz lecimy na nawiedzone ruiny, zobaczymy co tam w trawie piszczy.
Niektórzy twierdzą, że zamek króla Peregrina pamięta lepsze czasy. Demony mroku mają jednak inne zdanie. Bez tych irytujących ludzi jest w nim o wiele spokojniej. No, może tak jest, nie mówię, że nie. Może tak jest. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Pamiętam, że ten poziom miał bardzo fajny soundtrack i w ogóle graficznie i koncepcyjnie bardzo fajnie się prezentuje ten poziom. Tak więc zobaczymy. I jak widzicie, zaczynamy właśnie w lesie, bo jesteśmy, w sumie za nami jest taka droga przez góry i inne tego typu rzeczy. To jest brama, która trochę jest niesymetrycznie zrobiona tak swoją drogą, bo te drzwi tutaj delikatnie wystają, ale to już mniejsza. Mamy od razu 12% kielicha. Teraz się pewnie zastanawiacie, dlaczego tak jest. Jest to spowodowane dlatego, że tam widzieliście, mieliśmy ludzi, którzy zostali związani i oni są nad ogniem. Zadanie w tym poziomie jest takie, że będziemy musieli ten ogień zgasić. Nie wiem, czy się to robiło młotem. Mam młot przy okazji przygotowany, aczkolwiek chyba zalecana była maczuga. Chociaż wydaje mi się, że z drugiej strony młot lepiej będzie tutaj współgrał, ale zobaczymy. I okej. Tutaj są kury, które będą wpierniczały te nasiona, no nie? Będą musiały zjeść tutaj całą tą górkę nasion. Because jak tego nie zrobią, to ta brama się nie otworzy, więc chodźcie tu kury, chodźcie tutaj, ja jestem przyjazny szkielet, ja jestem Daniel, mam tylko świecący miecz ze Star Warsów. Chodźcie tutaj, no, wszyscy w jedną kupę. Do jednej kupy. Zjadajcie tą górkę szybciej, proszę was. Ale ładnie, kurde, ekspresowo się zmniejsza ta góra, powiem wam szczerze. Moje wspomnienia z tym poziomem są takie, że kiedyś nie udało mi się w tym poziomie zrobić 100%, dlatego że debile wpadli w ogień. I to mi odjęło procenty. Mam nadzieję, że tak tutaj nie będzie. I procenty mam na myśli procenty do kielicha, a nie procenty alkoholowe z bereźnicy. I teraz wchodzimy sobie tutaj, do tego miejsca. Ło kurde, jak tu pięknie wygląda. Ja wiem, że kiedyś na to też w remake'u zwracałem uwagę, ale to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Witaj w zamku Peregrin. Za czasów króla Peregrina ten wspaniały przybytek był siedzibą władzy i domem rodziny królewskiej. Teraz zamieszkują go tylko duchy i zapomniane wspomnienia. No niestety, bywa. Chciałbym przejść. Nie przejdę tędy, więc muszę iść tędy. No niestety. Ta morda nam się nie chciała otworzyć, więc trudno się mówi. To od razu runę chaosu sobie zbierzemy pewnie. I teraz tak, tu będą pojawiać się właśnie demony, więc pierwsze co robimy to... No właśnie tak. Ajajajajajajaj. Restartujemy poziom. Dobra. Moi drodzy. Chyba mamy to. Dobra, chyba mamy to. Teraz patrzcie na to. Trzeba było taką taktykę wymyśleć. Dokładnie tak. Patrzcie teraz na to. Tak to trzeba zrobić. Jak nie tym, to łukiem trzeba. I zium. Uciekajcie. O to właśnie chodziło. Oni sobie na spokojnie pouciekali, a ja teraz mogę tutaj naparzać się z tymi. Dziękujemy panu za ratunek. Wybacz, mistrzu, nie mamy świni, którą moglibyśmy dać ci w podzielce, ale będziemy zaszczyceni, jeśli przyjmiesz te błyszczące złote kamienie jako dowód naszej wdzięczności.
Dobra, już idę po te błyszczące kamienie. Gdzie wy to zostawiliście? Dobrze, elegancko. No to tak właśnie wygląda fabuła tego poziomu, no nie? Teraz będziemy się naparzali z tymi kurde demonami. Nie ma tutaj tak dobrze, panie i panowie. Jak Sir Daniel jest tutaj na posterunku, to już przesrane macie. Mam nadzieję, że to było... Nie pamiętam szczerze, czy to byli jedyni, którzy tutaj ten... O, mogę sobie tutaj naprawić i ewentualnie coś dokupić. Przydałoby się. Zobaczmy, czego nam brakuje. Magiczne. No, tutaj trzeba byłoby kupić. Nie, tak to wszystko mamy. Dobra. Nic nam nie potrzeba. Anuluj, wyjdź. To chyba byli ostatni ci. Pierwsi i ostatni, którzy tutaj byli związani i musieliśmy im dupę ratować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może będzie ich więcej, ale nie mam pewności. Więc sobie już ustawię tutaj magiczny łuk. O, widzicie, magiczny to ma kurde na dwa hita tego demona. Nieźle. Teraz tak, tamtędy nie przejdę. Tam jest w ogóle runa swoją drogą. Więc teraz tak, co tutaj trzeba było dokładnie zrobić? Ja sobie na spokojnie obadam teren. Tędy nie przejdę, bo jest blokada. Ha. Ała. Teraz tak. Pomyślmy. Tu możemy pójść. No właśnie. Potrzebujemy runę ziemi, więc no tędy nie przejdziemy. Swoją drogą, jak wejdziemy sobie tutaj, to bardzo ładny tutaj wodospad jest wokół tego posągu. Tylko ta woda wydaje mi się, że nie jest najczystsza. Przynajmniej nie wygląda na najczystszą, więc nie chciałbym chyba z niej się napić, gdybym był bardzo spragniony. To tak swoją drogą. Teraz przejdźmy tutaj. Demony, taś, taś, taś. To ja, Daniel, przyszedłem tutaj na małe co nieco. O, tu kielich jest, super. To będzie nasz 17 kielich z 20, tak więc no jesteśmy coraz bliżej końca. Wiecie, no po Medieval trzeba będzie polecieć z następnymi seriami, a więc Spyro, Enter the Dragonfly i nie wiem co następne miało dużo głosów. Tu mamy wodę, tu niestety nie przejdziemy sobie od tak, chyba. Bo wodą nie będę mógł przejść, prawda? Nie wiem, czy chcę ryzykować nawet, boję się trochę. Oj, właśnie. Pamiętałem dobrze, że wodą nie można przejść, tak więc niepotrzebnie buteleczkę życia traciłem. Znaczy, dobra, może dobrze nie pamiętałem, nie miałem pewności, więc wolałem się upewnić. Ale teraz wiem, że nie warto. Frajerów, którzy na nas czekali. Widzicie, kurde? Jak nie tu, to tu czekali. Jak nie tu, to tam. To tu, to tam. O, używasz runy chaosu. Super, świetnie. Sprawdzamy, co tu mamy jeszcze. Przydałaby się jakaś, kurde, fontanna z życiem. Mam tutaj na razie taka bida z nędzą. A wy jakie macie ogólnie wspomnienia z... tym poziomem i poprzednim? Dajcie znać na dole, bo jestem niezmiernie tego ciekaw. Zawsze byłem ciekaw i zawsze będę ciekaw waszych wspomnień. Dobra, pal gumę, śmieciu. Nikt cię nie lubi. Nie masz kolegów. Ani żony, ani dzieci. Nikt cię nie lubi. Widzisz? Teraz musimy założyć naszą smoczą zbroję, bo inaczej nie przejdziemy. Dokładnie tak. I patrzymy po boki, bo może być coś schowane. Nie musi, ale może być. Tu są drzwi, które są zamknięte.
Ale tu gra sklatkowała nieźle. Tu mamy też blokadę, więc idziemy. O! A co tu mamy? Ha, widzicie? Patrzcie, jak ładnie przeskoczone. Ale nie, musimy na dół zejść. Tak więc przygotujcie sobie strzały i miecz. W sumie to ja muszę sobie przygotować, ale wy też możecie, jeżeli gracie w tym samym czasie co ja. I lecimy tutaj na mordęgę. Ten atak z ich strony nie zrobił na mnie żadnego konkretnego wrażenia, powiem wam szczerze. Mogli się lepiej postarać. O, tu muszę iść, widzicie? Tu jest korona. Ale nie byle jaka korona, bo to jest korona króla, którą trzeba będzie podarować królowi. Czy tutaj coś jest? Nie ma tu absolutnie nic, więc możemy sobie stąd iść. Teraz możemy pójść tędy i tędy. No i wychodzimy tymi drzwiami w sumie, no nie? Bardzo szybko, bardzo sprawnie poszło. A teraz... jak nikt nie patrzy, podchodzimy tutaj. Bierzemy ekwipunek i... korona króla Peregrina. Popraw humor zmarłemu królowi. Jak najbardziej tak. Sir Fortescue, najszlachetniejszy z mych dworzan i najdzielniejszy z mych kapitanów. Przykre, że spotykamy się w tak trudnym czasie, gdy los królestwa znowu spoczął w twoich rękach. Na Boga, Fortescue, co się stało z twoją szczęką? Masz pecha, staruszku. Spójrz, armia demonów mroku Zaroka skryła się dokładnie pod nami. W tej górze właśnie szykuje się do ataku na Golomer. Jeśli chcemy pokrzyżować jego plany, musimy zburzyć zamek. Trzeba uwolnić lawę znajdującą się za śluzą. Mogę zaprowadzić cię do otwierającej bramy dźwigni, ale tylko ty możesz za nią pociągnąć. Oczywiście to bardzo niebezpieczna misja, nawet dla umarłego. Śmiem twierdzić, że gdy ten diabeł zobaczy, co robiłeś, zafunduje ci wieczność niewyobrażalnych tortur. Ale przecież takie rzeczy nic nie znaczą dla kogoś o tak żelaznej woli jak ty. Co nie, Fortescue? Doskonale. Powodzenia, stary przyjacielu. No, jesteśmy ładnie tutaj stawiani do muru. Zdobyto runę ziemi, spoko, fajnie. Powiem wam tak, będzie grubo w tym momencie. Król bardzo nas przecenia w tym momencie, aczkolwiek no, ma też dużo racji w tym, co mówi. Została wypuszczona, serdanie. Zamek wali się. Masz niewiele czasu na pokonanie kamiennych golemów i ucieczkę z rozpętanego piekła. I mamy teraz tylko 2 minuty. Rozumiecie to? Znaczy dobra, może nie 2 minuty, a 3 minuty. Żeby jakoś tutaj dać sobie radę i będziemy musieli tych downów zrzucić stąd. Tak więc patrzcie teraz na to. No dawaj! Dobra, jeden golem spadł. Teraz drugi musi spaść. To jest dużo czasu, powiem szczerze, te 2 minuty. Znaczy 3, przepraszam. No spadaj stąd. Dobra, uciekamy. Jak najszybciej się tylko da. Będziemy przy okazji musieli tutaj ciachać tych wszystkich demonów.
ponieważ kielich trzeba zdobyć, to jest raczej oczywiste. Dobra, możesz teraz zabrać kielich. Gdzie był ten kielich? Szybko. On chyba u góry był, o ile dobrze pamiętam. Jezu, nie tu. Szybciej, szybciej, szybciej. To było dalej, dobra. Let's go, uciekamy. Tutaj to chyba był ten kielich, prawda? Tak, tutaj był. Sala bohaterów czeka, super. Problem. Nie wiem, z której strony mam teraz uciec. Wiem, co zrobić. Tu trzeba będzie iść, chyba. Mało czasu. Zbieramy szybko. Yes, udało się. Końcówka tego poziomu jest strasznie hardkorowa. To mogę przyznać.